Radio MK z okazji Dnia Kobiet 10 tysięcy złotych! Na przyjemności! Dziękuję bardzo! Nie wiemy, do kogo się dodzwoniliśmy. Za chwilę jak się to ona pewnie ma na imię. Tak pokaże. Proszę się cieszyć razem z nami! Ona poniżej z tej strony! O Jezu! Tutaj już pani zaznaczyła, że nie chce zbyt skracać włosów, więc coś na pewno dobierzemy. I kolorek, i myślę, że fryzurkę tak samo. Tu się oddaje w dobre ręce. Na pewno nie obcinamy. Czy farbujemy? Tak. Na pewno. Na pewno. Jak często korzystasz w ogóle z usług fryzjersko-kosmetycznych? Oj, bardzo rzadko. Ale to wynika z tego, że nie jesteś kokietką, czy nie masz czasu po prostu? Po prostu brak czasu. A co robisz, że ci brakuje czasu? No jestem matką samotnie wychowującą dwójkę dzieci, no niestety to zajmuje większość czasu. I pracujesz? Pracuję dodatkowo, tak. Opowiedz o tym, na czym polega twoja praca, co robisz? Jestem ekspedientką w sklepie pasmanteryjno-odzieżowym. Masz dwoje dzieci, w jakim wieku? 10 i 13. I dzieci do nas dzisiaj dołączą. Tak, oczywiście. Pojedziemy pani do szkoły. Wzięłaś udział w konkursie, mówiłaś wczoraj, że wysłałaś za dwie parę SMS-ów. Parę to znaczy ile? Doliczyłaś się od wczoraj, ile to było SMS-ów? Bodajże 4 albo 5. Tylko? I 10 tysięcy wygrałaś? Tak. Udało się. Zadzwoniliśmy do ciebie z Mikołajem Jarugą, prezenterem, który był w tym momencie na antenie. Twoja reakcja była super, bardzo się ucieszyłaś. I jakie to były okoliczności, jak do ciebie dzwoniliśmy? Wracałam samochodem do domu i w sumie nie miałam nawet gdzie stanąć. Na początku nie wiedziałam, o co chodzi. Pies zobaczył swojego przyjaciela chyba, nie wiem, bo zaczął szczekać nagle. Ale udało się znaleźć parking, ze spokojem później porozmawialiśmy. Tak. Z tej całej masy nagród, którą uzyskałaś, co cię najbardziej cieszy? Wszystko. Nie można powiedzieć, co dokładnie, ale najbardziej chyba wyjazd do Paryża, co jest marzeniem dzieci i cieszę się, że jestem w stanie w tym momencie dać im spełnienie tych marzeń. Znajdujemy się w strefie ciała, gdzie zaraz właścicielka Agata Kosicka wręczy nagrodę ufundowaną właśnie dla Iwony. Chciałam pani serdecznie pogratulować i wręczyć od naszej firmy bon o wartości 2000 zł na usługi w naszym klubie. Tutaj w naszym kompleksie usługowym funkcjonuje gabinet kosmetyczny. W ostatnim czasie wprowadziliśmy akurat tutaj usługę sauny, także jest możliwość, tutaj pani też oczywiście wygrała, dwa wejścia do sauny, także bardzo zapraszam. U mnie wygrała pani makijaż, a dodatkowo będziemy u pani też robić zabiegi na ciało. Tutaj można też wykonać różne zabiegi kosmetyczne, przede wszystkim pielęgnacja twarzy, pielęgnacja okolicy oka, różne masaże u nas są też oferowane. Pan Damian Pernag jest instruktorem właśnie fitnessu. Pracuje u nas tutaj w strefie ciała, także na pewno, jeżeli będzie potrzeba, służy pomocą i na pewno doradzi, co, jak trenować, żeby faktycznie było widać efekty. Serdecznie panią zapraszam do nas. Można skorzystać z masażu na zasadzie endermologii. Jest to masaż, który bardzo skutecznie redukuje celulit, tkankę tłuszczową. Wraca pani ten bon, z gratuluję wygranej.
koniec jeszcze, a propos tego wczorajszego dnia, jaka była twoja reakcja, to słyszeliśmy, reakcja twojego otoczenia? Oj, wszyscy byli zszokowani, jak usłyszeli mój głos, mówią, no to niemożliwe. 10 tysięcy telefonów, gratulacji i nie, no to jest coś niepowtarzalnego. Byłaś bardzo przyjęta od rana, bo dzisiaj od 10 już walczymy i wydajemy tak. Tą twoją wielką kasę. Denerwowałaś się? Bardzo. Bardzo się denerwowałam, to jest bicie serca, nie wiem, kardiolog potrzebny na pewno. Wysyłając SMS-y do naszego radia, jednak chyba wierzyłaś, że może masz to szczęście, może się uda wygrać. Czy ty już w życiu coś wygrałaś? Każdy wysyłając jakiegokolwiek SMS-a ma jakąkolwiek nadzieję. No również ja miałam taką nadzieję, tu już córa jak usłyszała, że w ogóle SMS-a wysłałam, no to już ona się szykowała, że na pewno będziemy jechać. Pakowałaś się już, Sylwia, tak. Do Paryża, tak? Córa już się pakowała, a tak każdy z nas, który wysyłał SMS-a, miałam szansę taką samą. Asortyment jest duży, więc myślę, że będzie pani miała w czym wybierać. Proszę bardzo. Dziękuję. Iwonko, mówiłaś, że twoim długoletnim marzeniem jest żakiet skórzany. Nie kurtka, tylko żakiet. Czy coś już tak kątem oka zobaczyłaś? Tak, jest dużo ciekawych rzeczy i no, mam nadzieję, by je poprzymierzać. Największy wybór w Lesznej Galanterii Skórzanej. Tu jest tyle fasonów, rzeczywiście możesz mieć problem, ale również są kreacje wieczorowe, kreacje koktajlowe. Czy na jakąś sukienkę, garsonkę się skusisz? Nie wiem, ale podejrzewam, że przy takiej kwocie na pewno. Iwono, to może być pretekst, żeby w końcu gdzieś wyjść wieczorem, bo mówiłaś, że nigdzie nie wychodzisz, siedzisz w domu, a może właśnie taka kreacja od pani Bożeny na wielkie wyjście, bo tylko takie kreacje tutaj są? No zobaczymy, co będzie. Czyli skóry. Skóry najpierw, skóry, a później sukieneczki. A powiedz jeszcze, dla ciebie, czy dla innych osób też, bo ty wykazałaś tendencję do wybierania raczej rzeczy dla innych, na samym końcu dla siebie. No w tej chwili mam nadzieję coś dla siebie wybrać. No jeżeli coś wpadnie mi do oka dla osób innych, z mojej rodziny może coś jeszcze dla dzieci. Ostatni etap dzisiejszego dnia. Znajdujemy się w restauracji Toskania, gdzie menadżer restauracji Agnieszka Patalas wręczy bon Iwonie na gościnę właśnie w restauracji we Włoszakowicach. Pani Iwonko, gratulujemy wygranej i życzymy miłego pobytu w restauracji Toskania, gdzie czeka na panią wykwintna kolacja, nocleg w naszej restauracji, śniadanie oraz zaproszenie na 21 marca, gdzie w restauracji przywitujemy przywitanie wiosny razem z dzieciaczkami. To będzie bon wartości 150 zł. Są przewidziane atrakcje, topienie marzanny i przede wszystkim to tak najbardziej pod naszych milusińskich. Także gratuluję, proszę bardzo i życzę miłego pobytu. Rewelacyjny, pełen wrażeń, pozytywnych wrażeń, tylko pozytywnych. Chciałabym się powiedzieć, proszę o jeszcze raz, no ale niestety co za dużo to niezdrowo. Także w tej chwili tylko co mogę powiedzieć, to dziękuję. Dziękuję wszystkim jeszcze raz, wszystkim organizatorom, sponsorom Radiu LK.